Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Wszystko przez Krystynę Jandę i podobnie im czy jej myślących. Przegraliśmy pierwszy mecz, dzisiaj mogę to powiedzieć, z Senegalem, gdy oddawaliśmy jeszcze ten numer do druku, wszystko było przed nami. Ale gdy spojrzałem w oczy kamery naszym piłkarzom, wiedziałem, że coś jest nie tak. Może ktoś powiedzieć, a wymądrza się po czasie, wcześniej trzeba było. No, my nie możemy nic zrobić, to trener. Ale słuchając i oglądając komentarze pomeczowe, ma się wrażenie, że rzeczywiście ta euforia, o której Krystyna Janda mówiła, o której ja tutaj też piszę, że szkodzi Polakom, bo my zapominamy o rzeczach podstawowych, a więc o tym, żeby atakować, a nie zachowywać się jak te, ja nie powiem nawet króliki, bo ktoś mówił, że króliki bezładnie latające, biegające po boisku. Ja powiedziałbym, że to były muły jakieś, prawda, które tylko kopały piłkę do, zamiast do przodu, to do tyłu. Nie będę się pastwił nad piłkarzami, mamy dwa mecze. Mam nadzieję, że oba będą wygrane, choć to różnie bywa, jeśli coś tutaj trener nie zrobi. A sądzę, że to jest mądry gość, więc musi coś zrobić, przestawić całkowicie drużynę i nalać jej optymizmu do serca, bo to chyba jest najważniejsze. Wydaje mi się, że ta reklama piwska przez prezesa Bońka, te takie prawda, nastraszanie piórek, że kim my to nie jesteśmy, 6., 8., 10. drużyną świata, spowodowało to, że zamiast dobrze trenować, to bardziej zajęliśmy się reklamami i promocją, a to bywa zgubne w skutkach. Witam Państwa bardzo serdecznie w 25. tygodniu 2018 roku. Tak, proszę Państwa, 25. tydzień. To już prawie połowa roku, no bo już i blisko końca czerwca. Jeszcze tylko 24. dzień moich urodzin. Kto może, bardzo proszę złożyć życzenia 61. urodzin, żeby nie zapominać. Ale proszę Państwa, również i święto naszej parafii tutaj pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i proszę Państwa, wiele, wiele wydarzeń, które się zadzieje właśnie 23, 24, a szczególnie 20, proszę Państwa, w czwartek 21 mamy dwie sesje i jeszcze do tego laura powiatowa. Cały dzień pracy. Ja się nie żalę i nie chwalę, ale że tyle kondycji mam, ale proszę zrozumieć, że jest pracy co nie miara, żeby dostarczyć Państwu taki świeżutki numer. No właśnie, a w tym świeżutkim numerze, w tym tygodniu, 25, znowu kobiety. No bo wiadomo, że płeć piękna, nadobna jest mile u nas widziana, ale i kobiety mądre, wręcz najmądrzejsze w całym powiecie. Dwie z gminy Jakubów i jedna z gminy Dębe Wielkie. Proszę Państwa, proszę podziwiać to właśnie mistrzynie wiedzy o gospodarstwie rolnym, przedsiębiorczości, ekologii nawet, a nawet Unii Europejskiej, bo też takie pytania były podczas testu składającego się z 50 zadań, aż 50 najlepsze otrzymały 38 punktów. Nie jest to jakaś rewelacja, ale naprawdę, jak zobaczycie Państwo film, to dojdziecie do wniosku, że pytania były nie tylko trudne, ale i podchwytliwe. Na chwilkę jeszcze wrócimy do naszej reprezentacji i w ogóle do aktorki Krystyny. Zresztą znany jako gwiazdy kina i tego psychologicznego, i tego klasycznego, przecież bo człowiek z żelaza,
człowiek z marmuru, przecież to jest klasyka naszego kina. Napisałem gnilne wyjce. Dlaczego? Bo proszę Państwa, zgnilizna, która nas opada i dopada, i to, że niektórzy wyją nie tylko tak normalnie w realu, ale przede wszystkim w internecie. To jest takie wycie zachodzi jak stado głodnych wilków, żądnych padliny, żądnych trupa, żądnych rozerwania kogoś na strzępy. Mamy takich trzech w powiecie wyjców. MDM, M jak Marianek, D jak Darek i M drugie jak Marcinek. I o nich właśnie tutaj nie będę zdradzał co, ale już sam fakt, że jest pewien plakacik taki wystawiony przez władze miasta, powoduje, że warto się tym zainteresować. No i rekord oglądaczy w telewizji polskiej, jak na razie mundialu, na chwilkę wrócę, bo mamy tutaj wzięli i napisali, nasz donosiciel tak widzi tę sprawę, zebrał informacje i drodzy Państwo, 5,5 miliona oglądał, a w rekordowy mecz na Mistrzostwach Europy Polska-Portugalia, no życzyłbym sobie takiego również półfinału w tym roku na Mistrzostwach Świata, 15 milionów Polaków. To jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo dużo. Czy dojdzie do rekordu teraz? No na pewno mecz Polska-Senegal też będzie z 6 milionów, może 7, ale do 15 to jeszcze trochę daleko, no chyba, że dojdziemy do finału. Widły z igły, posłużyliśmy się takim powiedzonkiem, bo rzeczywiście z igły, czyli niezaproszenia burmistrza Jakubowskiego na święto żandarmerii, wyszły widły polityczne. Jak do tego doszło, co było podczas święta żandarmerii, można przeczytać i obejrzeć oczywiście u nas w telewizji, co słychać. Mrozianie przy ścianie, to jest o tym, jak organizuje się imprezy w mrozach. Zresztą byliśmy w Jeruzalu, proszę Państwa, zaraz o tym będę mówił. Tu jest analiza krótka dni mrozów. No i powrót German, czyli piękne piosenki Anny German po rosyjsku, po angielsku, po niemiecku, no i przede wszystkim po polsku. Polecam zawsze spady medialne. Beztwimy się tutaj nad pewnymi wypowiedziami do prasy znanych tutaj nam VIP-ów. No i ślady ogłady to rzecz o konkursie, który się wydarzył, a nagrody były wręczane podczas szóstych dni powiatu. W tym tygodniu nie ma reportażu z szóstych dni powiatu, bo trzeba jeszcze troszeczkę zaczekać. Nie mamy pewnych informacji. Tak samo jak nie ma reportażu z Święta Pracy, Dni Pracy, czy Targów Pracy, tak już konkretnie rzecz ujmując, ale będzie w przyszłym tygodniu. W Ekonomię Bez Zmian, czyli nadal pani Zofia Elżbieta, Zofia Wieczorek została dyrektorką trzecią kadencję, bo już 10 lat i jest. Taneczni Dobrzanie, wycieczkę robi TPMM, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i własne jak święte rzecz nasza felietonowa o tym, jak trzeba szanować własność, po prostu własność. Nie można sobie robić samemu przechodu przez czyjąś działkę. Trzeba uzyskać zgodę albo po prostu zaprzestać. No i złote na potem. To obiecana w ubiegłym tygodniu relacja z jubileuszu Złotych Godów, czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego Mińskich Par. Mamy tutaj wszystkie pary złote wypisane, a w środku te, które już są diamentowe, a nawet, proszę Państwa, więcej, bo 63 lata po ślubie, więc trzeba prawie żelazne, jeszcze 2 lata i żelazne gody będą. Dużo zdjęć, ponieważ no, nie było możliwości zebrać się aż tyle osób w jedno, może no, na stronach miasta też nie ma. Na stronach miasta nawet nie ma listy, proszę Państwa, bo boją się RODO. Tak jak napisałem tutaj we wstępniaku, pewnie i burmistrz, ja sądzę, że to pani Frelak,
sekretarz miasta, chce być świętsza od papieża, niech jej będzie. My tę listę mamy dzięki uprzejmości życzliwych ludzi, bo nie wszystko się dało tak nagrać, żeby zrozumieć nazwiska, ale pomogli nam ci sprawiedliwi i mamy, mam nadzieję, że dobrze. Jeśli coś by było nie tak, to bardzo proszę, poprawimy na pewno. Jakości mądrości to, proszę Państwa, rzecz właśnie o ta tytułowa, nasza okładkowa, o najmądrzejszych kobietach. Jak było, jak ten test przebiegał, jeszcze wspaniałe zdjęcia. A o alimentach, czy raty taty, ile kosztuje przyjemność, nawet mówię, że krótka, o tym pisze nasza stała felietonistka, pani Ania Sikorska. Mamy drugiego felietonista, a właściwie trzeciego, czy czwartego nawet, no bo ze mną to będzie czwarty już felietonista, historyczny felietonista, pan Marek Skalski, który będzie od tego tygodnia pisał, pozdrawiam panie Marku, nam o historii. Takie krótkie felietony, esejki o historii, a pierwszy felieton o wichurze pod Antoniną, o tym słynnym właśnie bojowniku Armii Krajowej i potem Narodowych Sił Zbrojnych, który uległ potem komunie, a więc miał dwie twarze, no ale kiedy trzeba było, walczył i o tym właśnie w Antoninie, jak to było, mamy tutaj opisane. Jeśli ktoś chciałby weryfikować nasze informacje, a szczególnie właśnie te historyczne, bardzo prosimy, być może jeszcze żyją ludzie z tamtych lat i pamiętają, jak to było. Również czekamy na inne felietony historyczne. Na pewno zamieścimy. Jak nie w tej rubryce, to wzięli i napisali, bo mamy taką stronę celowo przygotowaną dla Państwa, dla naszych kochanych czytelników. Kamery, przechery, tak sprytnie to nazwaliśmy, ponieważ byliśmy w Jeruzalu, gdzie Telewizja Polska, program drugi, robiła pytanie na śniadanie, ekstra, czyli wakacyjny, wydanie dopiero 21 czy 9 lipca, pod koniec lipca, proszę patrzeć, w sobota zawsze, tak przynajmniej mówiono, ale my pojechaliśmy z kamerą, żeby zrobić znacznie więcej niż Telewizja Polska, program drugi. No i to, czego oni nie chcieli robić, to myśmy też robili. Proszę obejrzeć reportaż wspaniały. Zresztą myślę, że i z tekstu wyjdzie. Pozdrawiam moich ziomali, jak to mówią niektórzy, a więc tych ziomków spod Radzynia Podlaskiego, którzy też byli i na tym święcie, bo w sumie to było święto. Najechało się troszeczkę tych ludzi na rynek wilkowejski w Jeruzalem i tam właśnie można było i kupić mamrota, i zjeść lody, i pooglądać troszeczkę mnie w akcji i Telewizję Polską również w akcji. W Szynicy debata o przedmiotach ścisłych również mamy opisane. Kwity bez polityki to o cegłowie absolutoryjnym, no wuj Tuchman w cuglach dostał absolutorium, i bonus bez łaski to o Latowiczu Strażackim, jak to będzie subwencjonowana jednostki, bo Latowicz ma 13, zdaje się, jednostek OSP. Mrozy chyba i Latowicz to dwie gminy, które mają najwięcej tych jednostek strażackich. Troszeczkę mniej jest w gminie Jakubów i tam najlepszą okazała się w boju o prymat OSP z Łazisk. Też piszemy o tym fakcie i zachęcam do czytania. Mazowia mistrzem, proszę Państwa. I teraz, no, żeby dostać się do tej wyższej ligi, do trzeciej, no to trzeba, proszę Państwa, wygrać z Bronią Radą. Będzie mecz barażowy. Zachęcamy do kibicowania. Myślę, że każdy z Państwa, każdemu zależy na tym, żeby nasz klub był coraz wyżej. Wiadomo, że wiąże to się z pieniędzmi, które trzeba będzie wyłożyć, ale miasto jest bogate. Burmistrz zachwala, jaki to budżet, 180 milionów, o czym też tutaj, proszę Państwa, piszemy już na początku naszej eskapady. Kłamstwa dochodowe. Przez 8 ostatnich lat dochody miasta podwoiły się.
i z 90 milionów mamy 180 milionów. To jest oczywiście kłamstwo, bo tylko rodzina plus ten dodatek to jest 40 milionów złotych, więc już trzeba odjąć. A jeszcze inne subwencje, więcej tego jest z budżetu państwa, no i z PIT-ów. Proszę też sobie wyobrazić, że miasto jest coraz bogatsze, więc nic dziwnego, że przez 8 lat wzrosło ileś tam milionów, ale nie podwoiło się na pewno. Wracając do sportu, dwójki single, kolarze znowu zakręcą, tym razem w Jakubowie i Tygrysice z awansem, a więc nie tylko Mazowia będzie barażowała się z Bronią Radom o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, ale również Tygrysice już awansowały, Tygrysice z Huty Mińskiej. Chodzi o piłkarki, żeby było jasne. Mniej trochę noworodków w tym tygodniu, ale trudno. Mam nadzieję, że więcej za to będzie reportaży filmowych, bo aż proszę Państwa, 12 reportaży filmowych mamy. No i tak to w czerwcu jest. Tych imprez jest bardzo, bardzo dużo. A na zdrowie lodową alternatywę mamy, czyli sorbent, nie lody, a właśnie mrożone warzywa, mrożone owoce. Warzywa też można mrozić, też smakują. Ostatnio jadłem nawet taki zestaw mrożonych warzyw i było bardzo, bardzo smaczne. No i 1 lipca, to jeszcze dopiero później, ale już teraz mamy zaproszenie do Rudna, do pałacu w Rudnie, gdzie będzie koncert, nie tylko koncert, ale cały festyn Uciekaj moje serce, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej. Bardzo zapraszamy w imieniu pani Moniki Gawrylak, która jest szefową fundacji Być Więcej, tak się ładnie nazywa, czyli i żyć lepiej, i bawić się, radować, pisać, malować, co chcemy, żeby to życie nie było zbyt smutne, żebyśmy się tak nie smucili, jak właśnie po przegranej naszej piłkarzy, ale naszych piłkarzy, ale żeby wygrać życie, to trzeba umieć mieć. To samo szczęścia też trzeba mieć sporo i może rzeczywiście powinniśmy złożyć ręce i modlić się do Boga o więcej szczęścia, bo wbrew pozorom nawet najlepsze przygotowanie przy braku tego łutu szczęścia niewiele pomoże. I z tą nadzieją na szczęście, nadzieją na miłość, bo w miłości też szczęście jest potrzebne, życzę Państwu najlepszych dni i deszczu. Rolnikom życzę deszczu, by tak tydzień popadało w nocy, dzień było ładnie, a w nocy padało. No większego szczęścia już doznać chyba nie można. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia się z Państwem za tydzień. Do widzenia Państwu. Słychać TV.